Cześć, czołem. Witam was, kochane Asiorki, w kolejnym vlogu na moim jakże skromnym kanale, moi drodzy. Słowo się rzekło, stało się to, co się stało. Zakończyła się aukcja, więc ostatnia podkładeczka poleci do osoby, która licytację wygrała. No, żeby być uczciwym, to muszę powiedzieć, że taka jest kwota z licytacji. Ja sobie zleciłem wypłatę, także komentować się tego nie będę. Tyle się stało, ile się stało. Powiedzmy, że ważny jest każdy grosz, także słuchajcie, na początku vloga musimy oczywiście wesprzeć Dominikę, więc to też zrobimy. Ja wpłacę więcej troszkę, tak trochę z jajem na przykład tak zrobimy. Napiszmy się. I Dominika, no lecie do ciebie troszkę pieniążków. Mam nadzieję, że pomoże ci to zrealizować twoje marzenie, jakim jest odzyskanie czucia w nogach. Wiecie co, teraz tutaj się przeniosę, żeby nie pokazywać szczegółów. Bo może to by było trochę przegięcie. Nie, gdybym wam wszystko pokazywał. Ja tylko tutaj szybko zrobię przelewik. Zaraz do was wracam. Słuchajcie, już to robimy tak szybko, jak się, moi drodzy, da. Mam też nowe książeczki. Ja wam pisałem, że byłem na taniaksiążka.pl i kupowałem książek. I tak naprawdę o tym będzie ten vlog. Ja wam to zaraz wszystko pokażę. Bo też mam pytanie do was. Czy ja mam nagrywać vlogi o książkach, czy tego chcecie, bo kiedyś to robiłem, potem zaprzestałem. Jeżeli was to interesuje, to ja z wielką przyjemnością wam takie vlogi o książkach wysyłać będę. Jeszcze raz coś tam wpisałem. Kod uwierzytelniający. Jeszcze raz sprawdź. Teraz powinno być ok. O! Dobrze, słuchajcie, moi drodzy. Mam tutaj, zobaczcie, jakiś od Dominiki wpis. Zaraz go wam pokażę. Ej, czy coś nie pokazuje się? O, nie pokazało się. Jak zmieniałem kartę, to się zamknęło. Pokazała mi się inna wpłata, jejku. No dobrze, ale Dominice pomogliśmy. Zaraz zobaczymy, czy tą moją wpłatę widać. To miało być takie proste i przyjemne. Wiecie, pozamykałem sobie okna. Bo może już widać, a może jeszcze nie widać, bo tam też napisałem taki komentarz. Prawda, nie jest zbyt ambitny, ale jest. Wróćmy do tematu przewodniego. Słuchajcie, czy chcecie vlogi o książeczkach, moi mili? Mam tego kilka, tak? Mam książki mojego ostatnio, powiedzmy, ulubionego pisarza, czyli Lee Childa. Nie wiem, czy znacie, czy wam coś mówi nazwisko, na przykład Tom Clancy, tak? Tom Clancy pisze książki sensacyjne, tak? O Jacku Ryanie, to jest taka jego seria. Było kilka filmów, między innymi z Harrisonem Fordem, potem z Tomem Cruise'em. Pokazuje się na dole. Tak, no zdrowia. No, Dominika, nie, może nie tak górnolotne, ale myślę, że ja, jak i większość moich widzów, nawet tych, którzy nie listowali wkładki i nie robili wpłat, mam nadzieję, że te wszystkie osoby ci chociaż w myślach tego zdrowia życzą.
Nie pozostało dużo czasu, ale liczę, że się przez ten miesiąc jeszcze uda uzbierać pieniążki. Może coś dobrego w małym stopniu też dzięki mojej skromnej osobie się stanie. Książki, 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 bo o tym mieliśmy mówić, a ja mówię o innych dziwnych rzeczach. Słuchajcie. Wiem, że robię to ze szkodą dla vloga, ale muszę się pokazać na ekranie. Mam kilka książek, tak? Jest to Lee Child między innymi. Kupiłem jego trzy książki tym razem. Jack Reacher Nigdy Nie Wracaj i Jack Reacher Jednym Strzałem. Dwie książki w opaku. Tak, proszę bardzo. Zafoliowane, pyk. Jest jeszcze Jack Reacher Zasady. Ja czytałem sporo jego książek na czytniku. I powiem szczerze, że nie jestem pewien, że tych książek nie czytałem, ale obie kupiłem za niecałe 40 zł, więc żal było nie skorzystać. I jeżeli tak by się stało, że jak którąś z tych książek przeczytałem już, bo mam jakieś naklejki, kurde, patrzcie. Prawdziwy facet czyta. Widzicie? A druga, moje ciało składa się z książek. No to kurde, fajne prezenty. A i zakładka standardowa. Generalnie, jeżeli by się okazało, że którąś z tych książek przeczytałem, a może to mogło tak się zdarzyć, nie wykluczam, bo nie sprawdzałem tytułów. Tutaj też coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. A tutaj? No, dobra, jeżeli by się okazało, że którąś z tych książek już przeczytałem, to oczywiście też do Dominiki przekażemy. Zrobimy licytację. Kolejna może złotówka do miś, zawsze coś, nie? Grosik do grosza i będzie kokosza. Są książki Lee Childa. Zakładam, że chcecie, więc nagram oczywiście vlogi po przeczytaniu tych książek. Mam też czwartą część z serii tak naprawdę. Misja Ambasadora. Księga pierwsza z trylogii Zdrajcy. Ponoć fajne, natomiast jestem gapą. I to jest naprawdę czwarta część serii, więc kupiłem też te pierwsze trzy serii następnego dnia, czyli to jest Gildia Magów, pierwsza trylogia. Dużo będzie czytania. Nie pamiętam, kiedy kupiłem tak dużą ilość książek ostatnio w ciągu jednego miesiąca, ale wszystko przede mną. Oprócz tego, słuchajcie, oprócz tego jeszcze mam dwie książki polskie. Polskie książki o zombie, słuchajcie. To może być bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. Jestem niesłychanie ciekawy. Generalnie chodzi o Andrzeja Wardziaka i książkę Infekcja. Jaki piękny zombiaczek. W środku nie ma, więc wam nie pokażę. Ale geneza infekcji zombie jest to coś, czego mi bardzo brakowało. Napaliłem się w serialu. Fear the Walking Dead na tą genezę, ale nie było to tak fajnie przekazane, jakbym chciał. Dużo lepiej to wyglądało w World War Z, w Wojnie Zombie. Taki film z Bradem Pittem. Ja kupiłem też drugą książkę, czyli to jest Exodus. To jest ciekawe, tom drugi. Ciekawe, czy jest więcej tych tomów. Może ja coś źle kupiłem też, to by było ciekawe. Trzeba będzie to sprawdzić, czy są dwie, a może trzy książki znowu. Ale chyba... A, poczekajcie, nie jesteśmy tym, to ja zobaczę tutaj... Zobaczę w internetach, jak to wygląda. Chociaż wie co, ale bez was. Bez was, bo musimy znowu zmieniać cały wystrój. Poczekajcie, to jest... Wardziak Infekcja, tak? Wardziak Infekcja, Wardziak... I zaraz zobaczymy, czy to są tylko dwie części, czy jest tego więcej. Nie, no wychodzi, że są tylko dwie. Wychodzi na to, że jest Genesis i jest Exodus.
Czyli są dwie części. Głupio nazwane, bo tu nie ma napisane tom pierwszy, tak? Tu macie, zobaczcie. W Akcie Genesis, a tu macie Exodus i tom drugi. Jakby to była informacja, tom pierwszy byłoby może prościej. Ale dobrze, mamy sporo książek, tak? Mamy Lee Childa i trzy książki o Jacku Reacherze. Mamy Trudy i jedną z serii takiej fajnej fantastyki. Jedną książkę z serii. Nie czytamy jej, zaczniemy od Gildii Magów, bo jest to jakby początek przedstawienia tego stworzonego świata. Wydaje mi się, że Gildia Magów już jest dzisiaj w parce w ruchu, czyli w kiosku ruchu do odbioru, więc na pewno ją odbierzemy. Mamy też Infekcję. Ja podejrzewam, że zacznę czytać Infekcję. Od tego zacznę te wszystkie książki, ponieważ moja piękna żona też chciała książki, więc dla niej głównie jest Trudy. Dla niej w pierwszym rzucie, żeby też mogła te książki poczytać. Bardzo, bardzo Was zachęcam do czytania. Jak skończę czytać książki, to postaram się nagrać Wam jakieś w miarę interesujące vlogi. Być może kogoś zainteresuje tymże tematem, tymi pozycjami, bo jestem pewien, że każda z nich jest z różnych względów warta zobaczenia, tak? Trudy, świetna fantastyka na wysokim poziomie, sensacja, kryminał, były żołnierz żandarmerii wojskowej, który walczy z całym światem, hello, bardzo ciekawe. No i oczywiście nikomu nie trzeba przedstawiać uniwersum The Walking Dead, uniwersum, w którym świat jest opanowany przez zombie, Dying Light, tysiąc innych gier. Gdzieś mieliśmy też tutaj książki, gry przygodowe, The Walking Dead też się fajnie przyjmowało. Fajny uniwersum, modny uniwersum, który ma wielu, wielu oddanych fanów na całym świecie. A książki są do tego bardzo przyjemnym dodatkiem, a może inaczej, gry są bardzo przyjemnym dodatkiem do książek. Pamiętajcie, że ja znowu zacząłem biegać, ćwiczyć. Za jakieś 6 tygodni, 5 tygodni bieg niepodległości 30, więc ja muszę więcej trenować. Muszę też spędzać czas z rodziną, także wybaczcie mi, że nie ma tych filmów, co miały być codziennie, że nie ma tak dużo streamów, ale no, obowiązki domowe są jakie są. Ja mam rodzinę, pamiętajcie, że ona też ma zajęcia pozalekcyjne, chodzi na tańce. Mamy w planach remont, jakieś inne rzeczy. Tego światu jest bardzo dużo, rzeczy do zrobienia jest bardzo dużo, a doba, pomimo moich usilnych starań, nie chce się przedłużyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Hej.